cała tunelbana pusta. Hej, hej, halo, witam was moi drodzy w nowym vlogu. Pokazywałam wam, że cała tunelbana jest pusta. Ci ludzie się dzisiaj pytają, nie wiem, kaca leczą. Mam dzisiaj niedzielę, jest godzina 5:00. Ja właśnie wracam z pracy. Średnio chyba się wyspałam. Spałam się całkiem. Choć się trochę później jechałam, ale jakieś takie worki mam. Więc wracam do domu. Marcin z dziećmi pojechał do kościoła. Ja wracam do domu, jutro też pracuję, dlatego w tym tygodniu miałam pełną sobotę i chyba jeszcze jakiś dzień w tygodniu, więc szaleństwo i istne szaleństwo. Także wracam do domu. No, jesteśmy za późno, wszystko do wchodu, na czwartek nam będziemy. Trochę kiepska czasowo godzina. No nie wiem, czy dobre. Ile tam byś chciała siedzieć? Każdy bądź... Więc hej, hej, halo, witam was w nowym vlogu, bo w nowym dniu. Także widzicie, co w ogóle się dzieje, słońce jest. Wow! Wow, mamy słońce, jest ciepło! Ja, to trzeba gdzieś zapisać. Powiem wam, bo taka pogoda beznadziejna ostatnio jest. I nadal ma być, że po prostu takie dni to są wyjątkowe. Na wagę złota. Więc jest godzina 15:34, mamy dzisiaj wtorek. I właśnie wykorzystujemy to, że jest taka cudowna pogoda, jeden dzień w miesiącu, że po prostu jedziemy gdzieś tam nad wodę pogrillować i pochillować. W każdym bądź razie, dzisiaj też byłam w pracy, ale szybko skończyłam. Więc tak jest plan. Także jutro ma być w miarę ok, a później już znowu 21, 22, 21, 19, deszcz. Taką mamy cudowną jesień tego lata. Także tak wygląda sytuacja, więc na razie. Nie mam internetu całe życie. Płacę jest 178 koron, ale internet nie mam. I've been chasing you like the tail of a dog. I don't get no sleep when we kiss in the dark like we do. I just love the way it feels. Yeah, I know it's bad, but I can't resist. When I look in your eyes, I don't know what is real. All I know is that I could go anywhere, as long as you're with me. Oh, I'm drunk and I know it, but
Okej, moi drodzy, także nie odzywałam się do was po powrocie, bo wydarzyła się taka sytuacja niefajna, mianowicie jak wam właśnie pokazywałam ten helikopter. Helikopter jak leciał, to po prostu jakieś dzieci zaczęły krzyczeć, że moja mama, moja mama. I wyobraźcie sobie to, że coś się stało z ich mamą. Tam woda ogólnie nie jest głęboka, ale oni byli na takim pomostku, stali, oni się w ogóle nie kąpali, bo mieli ubrania, byli ubrani. I nagle zaczęli coś krzyczeć, że ich mama, ich mama. I nagle tam ludzie, którzy byli blisko, zaczęli biec i faktycznie ich mama, nie wiem, co jej się stało, wpadła pod wodę. I nie wiem, ile to trwało, ile pod tą wodą była. W każdym bądź razie była nieprzytomna. Więc postarali oni się ją wyciągnąć, ale wiadomo, że było ciężko, bo była już nieprzytomna, no ale wyciągnęli ją i zaczęli reanimować, ale powiem wam, że trochę to trwało, zanim przyjechała karetka, czy przyleciała, bo pierwszy przyleciał helikopter, później za helikopterem przyjechała karetka i tak chyba ze 20 minut reanimowali ją, później przyjechała w razie z 15 minut. Później przyjechała i zero reakcji, później przyjechała. Wczoraj to było daleko, ale z tego co widziałam, bo jakby była reakcja, to może by nie reanimowali. Więc później przyleciał właśnie helikopter i pokazywałam wam ten helikopter, że przyleciał. No i też oni reanimowali ją gdzieś chyba z 20 minut i później wzięli ją na noszach, więc bardzo długo to trwało, szczerze mówiąc, więc nie wiem, czy im się udało coś działać, bo po prostu trwało to i trwało. Reanimowali i po prostu zero reakcji, więc nie wiem, jak ta w ogóle historia się zakończyła, ale powiem wam, że przykra sytuacja, niefajna. Także od razu nam się wszystkim humory popsuły. Także nawet widzicie, jednak woda to jest niebezpieczna. Nawet w miejscu, gdzie jest płytko, może się coś wydarzyć niefajnego. Może jakiś skurcz lub słabo się zrobiło, nie wiadomo. I po prostu taka akcja. Więc jednak zdecydowanie chyba lepiej jest na jakichś mniejszych basenach, gdzie jest po prostu ratownicy są, którzy mogą automatycznie zareagować, a nie w takich właśnie kąpieliskach, gdzie nie ma takich ratowników i nie ma tej pomocy szybko. Także jestem ciekawa, jak ta sytuacja się potoczyła. Mam nadzieję, że pozytywnie, ale średnio to wyglądało wszystko. Także taka po prostu była sytuacja, także już mi się chciało tam siedzieć, już chciało mi się jeździć na jakieś właśnie na tą wodę, bo po prostu niby wszystko ok, fajnie, ładnie, a nawet na takiej wodzie płytkiej może się wydarzyć coś niefajnego. Także mam nadzieję, że mimo tego, że to źle wyglądało, to zakończyło się to ok, chociaż szczerze mówiąc średnio to wyglądało, ale dużo osób od razu pomogło, zaczęli pomagać, zadzwonili na właśnie po karetkę. Inni tam pobiegli, żeby też reanimować. Wiadomo, że to wymaga dużego wysiłku, więc mam nadzieję, że mimo to, że to wyglądało nieciekawie, ale mam nadzieję, że zakończyło się dobrze, więc powiem wam, niefajna sytuacja. Także już jest godzina, która? 22:05, ja wróciłam. Zaczęłam właśnie robić obiad, w sensie na jutro i dzieci jeszcze, no w sensie na jutro, ale też teraz właśnie przed chwilą Alan z Oliverem zjedli ten obiad, ale no jutro jeszcze zostało, sobie do pracy naszykowałam. Także idę się, moi drodzy, kąpać, zmyć makijaż, ubranie sobie muszę naszykować jutro, bo powiem wam szczerze, że ja wstaję, mam godzinę, żeby się ogarnąć, jak właśnie wstaję. Wstaję za 10:07 rano, mam godzinę, żeby się ogarnąć, ale wstaję, zrobię sobie kawę i modlę się na telefonie pół godziny. I przez to później w biegu nie mogę się ogarnąć, jestem spóźniona i lecę. I nawet śniadania nie zdążę zjeść, tylko że sobie zrobię kanapkę i po drodze zjem, ale jutro muszę to
skrócić moje mulenie na telefonie. Bo jednak przez to zdecydowanie później nie mogę zdążyć się wyrobić do pracy. I później lecę. Pół godziny. I lecę później rowerem jeszcze w pośpiechu, bo ja rowerem podjeżdżam, dlatego że mam trochę później właśnie na pociągu. Trochę później mam pociąg, więc bieram to bosy i siadam na rower i zapierniczam tym rowerem, więc po prostu w popłochu. Także nie jest to dobra opcja. Także jutro muszę to ukrócić, żeby na spokojnie się wyszykować, a nie jak zwykle się zamulę, ale wiecie, tak rano tutaj kaweczkę sobie piję, tutaj sobie na telefonie, tu to zerknę, tam to zerknę i po prostu czas ucieka i później się ogarnąć mogę, więc trzeba to ukrócić. Także jutro pracuję też, jutro ma być, mam dużo rzeczy do ogarnięcia w pracy. W czwartek mam wolne, więc w czwartek ma padać, jutro mam w miarę ok. Także tak jak mówiłam, ma być dwa dni w miarę ok, a później no, pogoda niefajna, delikatnie mówiąc. Także tak wygląda sytuacja, moi drodzy. Kończę. Będę się wykąpać, jeszcze może sobie przygotuję ubranie na jutro, bo przez to właśnie też, że ja sobie nie szykuję ubrania, to później po prostu przymierzam 50 ubrań. Oczywiście przymierzam 50 ubrań i w pośpiechu szukam jakiegoś ubrania, to mi nie pasuje, tam to mi nie pasuje i dodatkowo czas, przez to dodatkowo czas ucieka, więc po prostu się ogarnąć nie mogę. Także idę właśnie też przygotować sobie jakieś ubranie. Także tak to wygląda, także powiem wam, że cały czas myślę o tej sytuacji, bo naprawdę niefajna, przykra. I tym bardziej właśnie, że te dzieci to widziały i trzeba krzyczeć, moja mama, a one z tego co chciałam, to ja byłam w to, ja nie byłam tam blisko, tylko byłam dużo dalej, to może były odlana z 3 lata te dzieci starsze plus minus, bo było ich dwójka, jeśli to było rodzeństwo, więc jeden był starszy, drugi trochę młodszy, więc masakra. Więc trzymam kciuki, żeby mimo wszystko, że to się średnio wyglądało, żeby zakończyło się to dobrze. Próbowałam tutaj znaleźć jakiegoś newsa, jakąś wiadomość w telefonie, a czy na internecie, no ale nic nie wyhaczyłam. Później jeszcze poszperam. Także kończę. Także pilnujcie się, dbajcie o siebie, uważajcie. Nawet w miejscach, w których by się wydawało, że wszystko jest pod kontrolą. Bo różnie to w życiu bywa. Także usłyszymy się może jutro albo pojutrze, jak będę miała dzień wolny. Także do zobaczenia. Siemanko widzowie, z tej strony Judyta. To wcale, ale nie mówi tylko Judyta. Widzicie, tej czerwonej właśnie się walnęłam o wieszak, który wisi tam. Także mamy dzisiaj czwartek. Mam wolne, chociaż chcieli, żebym pracowała 7 dni pod rząd, bez dnia wolnego. Najlepiej 24 godziny na dobę. Ale mam dzisiaj wolne. Pytek z pytań, gdzie ja pracuję. Niestety. Także tak wygląda sytuacja. Więc też wygląda sytuacja. Co? Tutaj rzeczy świąteczne trzeba spakować. I tak chyba pomału paku. Nastawiamy się psychicznie pomału. Do tego. Mama? Moja paznokcie sobie zmieniłam. Ale mama została paznokcie, popatrz. Patrzcie, zielona bluzka i miałem zieloną gumkę na włosach, bo mam, zobaczcie, za duże. Będzie trzeba ją posiać. A mogę próbować, tam jest takie coś, to mogę wziąć coś z nim i po prostu to tak, ten co. Więc paznokcie wczoraj ściągnęłam, dlatego że miałam za długie. I się psuły wam. I po prostu mi się tak tutaj ułamały, więc tak niziutko, więc musiałam sobie ściągnąć, skrócić i zrobiłam takie krótkie. Które da się normalnie funkcjonować, bo tamte jednak, jakbym siedziała i nie pracowała, to by były ok, ale jednak do pracy to za długo.
Także tak wygląda sytuacja. Śniadania w ogóle jeszcze nie jadłam. Miałam pół bułeczki do kawy. Więc najmniej z pracy zjeść, bo już zaczęłam być głodna. Więc na razie tyle. Jakby to powiedzieć. Super starodawne jedzenie. Trochę zmiksowane z nowym. Kasza biała. To jest kasza gryczana, tylko że biała, nie? Czy nie? Gryczana. Tylko że biała. Tam pisała kasza biała. Jajko sadzone. Tylko jeszcze tutaj w tej kaszy są kawałki warzyw. Także to jest śniadanie. Dobra. Śniadanie. Obiad. Godzina pierwsza. Musimy jechać jeszcze na zakupy. Bling, bling, bling. Widzicie ten bling? To jest szczat. Czat nad czatem. To jest flash. Zobacz jaki bling. Blinkuje się tutaj dobrze. Regnar. Pada, pada, pada. Taką mam jesień tego lata, jak już mówiłam. Mój kolor poznawczy pasuje do jabłek. Ideolo. Moje czereśnie. Ja bardzo lubię czereśnie. Wiśnie średnio, ale czereśnie. 36, 49. To pół kilogram. Tutaj w szkole w środku. Na zewnątrz. Spożywka ogarnięta. Była ciężka. Odebrany grzmotek. Grzmotek. Bo ja zamówiłam, kupiłam sobie perfumę. My Way, Giorgio Armani. Bo ja właśnie w hotelu ktoś zostawił opakowanie tego zapachu i tak było intensywnie czuć pudełko, tak jak tutaj. Tak było intensywnie czuć ten zapach. I mi się, kurczę, jaki ładny. Ja już dawno nie byłam na dziale właśnie zapachów w ogóle, bo miałam zapas różnych i nawet nie wahałam i patrzyłam, jak inny pachnął. A tak mi się spodobał i kupiłam. To jest 90. Ale tak ładnie pachnie, tak jest intensywna, że wystarczy w sumie dwa psiknięcia i po prostu pachnie się czadersko i intensywnie. Także ten zapach jest kronowy. Więc rozpakowuję zakupy. Miałam dzisiaj sobie założyć samopalacz, bo jestem blada jak ściana, ale taka pogoda średnia to tak się w krótkim nie chodzi, więc trzeba się nad tym zastanowić. Także zakupy. Jak widzicie. O, zakupy są. Coś słodkiego jest. Nawet nie najgorsze. Tutaj oni lubią, tak średnio lubię ten. Takie kulki kokosowe. Tutaj te Szwecji, nie wiem czy one są w Polsce, pewnie nie, nie wiem. Te Ballerina, one są takie znane, te ciastka różnego rodzaju, różne smaki. Ja tak średnio je lubię, ale niektórzy lubują się w tym. I jeszcze takie, kupiłam nawet, te ostrość mi się gubi. Nawet niezłe. Oliver wyłączył! Także takie mamy lato, jak już powtarzam nie wiem ile razy i najlepsze to jest, że sprawdzałam dzisiaj prognozy pogody i gdzieś do, nie wiem, 15 sierpnia ma być max 22 stopnie i ma być tak przeplatowana pogoda. Deszcz, chmury, troszkę słońca, także rewela. Ja mam COVID-owy, z tej strony Alan Bambalo. Na poprawienie humoru zrytej pogody i zrytego lata i zrytego życia. Mamy wisie, czereśnie zjeść. Ja zrobiłem lody. Drobiutkie lody, banan, mango, owoce mrożone i tak dalej, miód i tak dalej, nara.
Oni wpierdzielają tyle lody jeden za drugim. Ale przynajmniej jest zdrowsza wersja niż, wiecie, te inne kupowane. Okej, moi drodzy, także makijaż na szybko zrobionym. Taki prosty, szybki makijaż. Ostrość, szukamy ostrości. Bo będę właśnie, mam wizję nagrania, jak to się mówi, outfitu z Oliverem, z dzieckiem. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Szczepotka tam mam na usta, więc dziwnie wygląda. Dziwnie wyglądam. Bo jeszcze pomadki nie mam. Ostatnie dwa dłonki zostały. Bo jeszcze pomadki nie mam. Że idę przeprostować ubranie. Wiem, że to wytniesz. Idę, nie, dlaczego? Idę nagrać. Ostrości w ogóle nie mam. What the... O, teraz. No. Jakiego mam wybrać? Jakiego chcesz? Ja biorę gdzie? Oliver wziął kucharza. Więc... O, jest Mr. Cook! Taki jest plan, bo sobie trochę wyprostowałam tak na szybko. Ja prostuję raz na rok, prostuję, więc tak na szybko wyprostowałam. Idę przeprostować ubranie i zobaczymy, co z tego nagrania mi wyjdzie, bo taka jest pogoda, że trzeba się czymś zająć, żeby nie myśleć o niej. Także zobaczymy, czy mi się uda nagrać to, co chcę. Okej, także jak nagrywam ten outfit, to od razu wam pokażę tą sukienkę, której nie widzieliście u mnie i nie wiem, czy zobaczycie ze względu na cudowną pogodę. Wygląda na tak, w takim fajnym kolorze zielonym. Tutaj można zawiązać te... To się mówi, kartki sobie zrobić. I ona jest od razu z paskiem. Nie powiem wam skąd. To jest z takiej strony internetowej takich live'ów. Więc nie mam linka do niej, ale w każdym razie wygląda ona tak. To jest pierwsza rzecz. I kolejna sukienka. Sorry, odpuszczona na grę. Kolejna sukienka. Wygląda tak. Ona jest fajna. Prawie do kostek mi sięga, więc ona wygląda tak. Także naprawdę bardzo wygodna, fajna do trampek, do krótki żyjcowej na co dzień. Dobra, na nie co dzień. Także naprawdę fajna, taka przewiewna, guzikami takie drewniane, więc naprawdę jest spoko. Okej, ostatnia sukienka czarna. Tutaj jest taka, wiecie, jakby to jest taka hiszpanka. Ma rękawy tutaj takie fajne, jak widzicie, z boku. Taką ma farbankę. I ona jest plisowana i taka jest trochę krótsza niż ta, co pokazywałam wam wcześniej. Także tak wygląda, też bardzo fajna. Także nagrałam to, co chciałam. Jeśli chcecie wiedzieć co, to oczywiście zapraszam z mojego Instagrama. Nazwa tutaj. Tam właśnie nagrywam ostatnio takie outfity. Więc to tyle. Także kończę. Przybieram się. I mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Nie wiem, czy on będzie długi, czy krótki był, ale tak czy siak mam nadzieję, że miło wam się oglądało, że miło spędziliście ze mną czas, także trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym. Pa! No.